Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Wojtek w pierwszej miłości, ksiądz Roman w Ojcu Mateuszu, Marian Zembala w filmie Bogowie, czy Rudy w ostatnim kinowym przeboju Disco Polo. Piotr Głowacki gościł w Lubrańcu. 35-letni aktor szturmem wkroczył do polskiego kina i na deski najlepszych teatrów. Jest laureatem wielu konkursów, w tym prestiżowej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, przeznaczonej dla młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością. Przed Wielkanocą Piotr Głowacki gościł w Lubrańcu. To jego rodzinne strony, pochodzi bowiem z Redcza Wielkiego, a w samym Lubrańcu nadal mieszka jego babcia, z którą spotyka się nie tak często, jakby chciał. Jest to rzeczywiście świąteczny czas, kiedy bywam w związku z tym, jak dużo pracuję, jak rzeczywiście układa się mój kalendarz. Spędzamy raczej wspólnie święta, są to jakieś pojedyncze dni. Na spotkanie z aktorem zorganizowane w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego przybyły tłumy. Młodzież z miejscowych szkół solidnie przygotowała się do tego spotkania. Były fragmenty jego filmów, zdjęcia z różnych lat życia oraz muzyczne upominki. Pytania dotyczące dzieciństwa, kolejnych etapów nauki, a przede wszystkim aktorskiej kariery Piotra Głowackiego zadawały uczennice z Lubrańca. Młodych ludzi interesowały m.in. kulisy powstawania najnowszego kinowego przeboju Disco Polo, w którym Piotr Głowacki obok Dawida Ogodnika gra jedną z głównych ról. Do przebudowy kolejnych dróg przygotowuje się Lubień Kujawski. Mieszkańcy miejscowości Wola Dziankowska, Wąwał, Beszyn czy Szewo z nadzieją czekają na rozpoczęcie robót związanych z przebudową dróg na terenie gminy Lubień Kujawski. Realizacja inwestycji jest coraz bliżej. Przetarg został już ogłoszony, gdyż procedury przetargowe są na tyle długie, że zanim rozstrzygniemy postępowanie, to myślę, że już będzie decyzja w sprawie otrzymania środków na dofinansowanie tego zadania. Procedury przetargowe są już w toku. Zanim się zakończą, informacja o kwotach będących oszczędnościami z innych zadań będzie już znana. Gminie potrzeba na ten cel około 5,5 miliona złotych. Stawki za wodę na terenie gminy Lubanie nie zmieniły się od 2 lat. Zakład Usług Komunalnych gminy Lubanie utworzono w 2004 roku jako jednostkę budżetową, zajmującą się produkcją i sprzedażą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, produkcją ciepła oraz eksploatacją składowiska nieczystości stałych. ZUK jest jedynym producentem i dostawcą wody dla 1196 odbiorców na terenie gminy Lubanie. Za wodę jest 2,50 za metr sześcienny, za ścieki 3,75 za metr sześcienny. Natomiast jeśli chodzi o zbiórkę nieczystości stałych, to są ustalone stawki w wysokości 7 zł od mieszkańca gminy. Woda wydobywana jest z 3 studni głębinowych położonych w Lubaniu. Każdą wyposażono w stację uzdatniania gwarantującą odpowiednie parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne, a o dobrej jakości wody świadczą wyniki badań prowadzonych systematycznie przez uprawnione instytucje. Ponad 50 podań miesięcznie składali zimą mieszkańcy gminy Baruchowo, ubiegając się o różne formy wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie zimowym i wczesną wiosną sytuacja jest trudna. Z powodu braku prac polowych i innych robót wykonywanych na wolnym powietrzu, sytuacja finansowa wielu rodzin skłania je do ubiegania się o pomoc z gminy. To jest naprawdę duży problem, ponieważ pieniędzy, które mamy, nie możemy od razu wydatkować na początku roku, bo mamy też do dyspozycji cały rok, gdzie staramy się mimo wszystko dzielić tymi pieniędzmi, które posiadamy. Najwięcej podopiecznych ma szansę na zasiłki celowe, przeznaczone na podstawowe opłaty czy zakup żywności. Z takiej formy wsparcia korzysta miesięcznie kilkadziesiąt baruchowskich rodzin. Chcesz wiedzieć, co dzieje się w Twojej gminie, kiedy organizują sesje i imprezy, a także jakie zagrożenia dla Twojego terenu przewidują meteorolodzy? Nic prostszego, wystarczy wysłać SMS-a. Mieszkańcy gminy Włocławek mogą korzystać z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania. Na terenie gminy działa już system SI/SMS, za pomocą którego urząd przekazuje mieszkańcom informacje bezpośrednio na ich telefony komórkowe.
Chodzi nam głównie o bardzo szybkie powiadamianie o zagrożeniach typu wichury, powodzie, pożary, ale również o wydarzeniach, które się dzieją na terenie gminy Włocławek, o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, sportowych, o ważne informacje dotyczące na przykład sesji czy komisji. Aby bezpłatnie otrzymać powiadomienia dotyczące ich miejsca zamieszkania, wystarczy zarejestrować się w systemie, wysyłając na ogólnopolski numer 661 000 112 wiadomość SMS z kodem przypisanym do danego serwisu informacyjnego. Żeby uzyskać informacje, tak jak już powiedziałam, o tych naszych wydarzeniach, wystarczy wysłać SMS-a na kod rejestracyjny na numer telefonu, który jest na ulotkach, które są aktualnie rozpowszechniane na zebraniach sołeckich, jak również są dostępne na stronie internetowej i ulotki te również są u nas w Urzędzie Gminy. Także każdy zainteresowany może pełną informację odczytać i przekazać swoim najbliższym, ażeby korzystali z tych telefonów i z tych informacji. Osoby zarejestrowane w systemie otrzymują wiadomość SMS, nie ponosząc żadnych opłat. Jedynym wydatkiem jest koszt związany z rejestracją, podczas której wysyłany jest SMS z wybranym kodem, przy czym należy zwrócić uwagę, że w jednym SMS-ie można wpisać tylko jeden kod. Opłata za SMS-a rejestracyjnego wynosi tyle, ile standardowy SMS u operatora, z którego sieci korzystamy. W analogiczny sposób w każdej chwili możemy się wyrejestrować lub zmienić serwis informacyjny. Starostwo podzieliło pieniądze na pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom naszego powiatu. Jak co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga samorządom w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dla mieszkańców powiatu włocławskiego do podziału jest niemal 500 000 zł, ale już teraz wiadomo, że na wszystkie potrzeby nie wystarczy. W pierwszej kolejności na pewno będą mogły osoby liczyć na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w dalszej kolejności dzieci do turnusów rehabilitacyjnych i dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. W ramach rehabilitacji zawodowej na pewno dofinansujemy tworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zobaczymy, jak będzie się w tym zadaniu kształtowało zapotrzebowanie wśród pracodawców naszego powiatu. Natomiast jeśli nie uda nam się tego miejsca stworzyć, na pewno będziemy środki przesuwali na realizację innych, pilniejszych zadań. Na wyposażenie miejsca pracy przeznaczono 25 tysięcy złotych. Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej naszego regionu rzadko się zdarza, aby pracodawca zdecydował się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, chociażby ze względu na wymogi, jakie musi spełnić. Są duże zobowiązania po stronie pracodawców, czy też osób, które chcą stworzyć działalność gospodarczą, bo zobowiązanie przy działalności gospodarczej to prowadzenie jest przez 24 miesiące, a jeśli chodzi o dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, to jest zobowiązanie na 36 miesięcy. To jest dużo. Przy takiej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej naszego powiatu to na pewno jest dużym obciążeniem. Dodatkowo jeszcze zobowiązania wynikające z zabezpieczenia realizacji umowy, czyli gwarancje bankowe czy też poręczyciele. Jest też z tym kłopot. Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmuje się podziałem tych środków, zapewnia, że będzie wnioskować o zwiększenie kwoty. Trudno jednak powiedzieć, czy postulat ten zostanie spełniony. Co z dotacją dla szkoły w Nakonowie? Rodzice i władze samorządowe czekają na odpowiedź z Fundacji Galiko. Zgodnie z przepisami wójt gminy Kowal winien jest dotować na rzecz szkoły 75% przewidzianej przez ministerstwo dotacji. My mamy zapisane w uchwale 75% kosztów utrzymania ucznia w gminie mamy przekazać na rzecz stowarzyszenia. I cały czas takie koszty dopłacamy. Tylko że 75% to jest stała kwota procentowa. Ale w skali roku może być w górę lub w dół, w zależności od wydatków, jakie poszły na dany rok do naszych szkół. I w tym roku, w styczniu i w lutym, zaliczkowo wpłaciliśmy mniej pieniędzy, ponieważ metryczka oświatowa dopiero do nas przyszła 20 lutego. Rodzicom dzieci z dysfunkcjami zależy na utrzymaniu kształcenia dzieci na odpowiednim poziomie. Subwencja na szkoły gimnazjalne w gminie diametralnie wzrosła. A przy takim układzie, gdzie na podstawowe szkoły ona maleje, odnosimy wrażenie, że gmina w jakiś sposób chce to sobie w tych szkołach samorządowych wyrównać. Na moje dziecko przede wszystkim, bo mam niestety dziecko z autyzmem, które uczęszcza do tej placówki. Mam dużo pomocy ze strony pani dyrektor, bo niestety dowozi, odwozi mnie i naprawdę nie mam zastrzeżeń do tej szkoły i po prostu żal jest, że chcą zamknąć tą szkołę.
Jak zapewnił nas dziś wójt gminy Kowal Stanisław Adamczyk, wszelkie zobowiązania finansowe wobec szkoły zostały uregulowane zgodnie z obowiązującą ustawą. Jednocześnie rodzice i władze gminy czekają na odpowiedź ze strony Stowarzyszenia Galileo. Podczas dzisiejszej sesji temat ten nie został podjęty. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.